Wielce, czcigodny ojcze dyrektorze, czcigodny ojcze rektorze, panowie ministrowie, państwo parlamentarzyści, wszyscy szanowni państwo, a mówię tutaj przecież do nieprzypadkowego grona. Mówię i zwracam się do ludzi, którzy no, są zatroskani o przyszłość Polski, są patriotami, którzy martwią się o to, jak Polska przejdzie przez ten trudny czas, w jakiej kondycji będzie mogła dalej funkcjonować w świecie, który nas otacza, który przecież nie jest łatwy. Bo jest to świat rywalizacji, świat wojen, świat wielkich konfliktów, wielkich kryzysów, których doświadczaliśmy, doświadczamy i pewnie będziemy jeszcze w najbliższym czasie doświadczać. Dziękuję bardzo, że możemy tutaj, w tym miejscu, które ma już swoją tradycję rozmów, ważnych rozmów o Polsce, że możemy się ponownie spotkać taką ważną rozmowę o Polsce i o tym, co dla Polski najważniejsze prowadzić. Chciałbym też już na wstępie podziękować też za to, co usłyszeliśmy dotychczas. To rzeczywiście niezwykle trafne diagnozy. Myślę, że w ogóle cały dobór tych, tego, tego tematu, który dzisiaj jest wiodący na konferencji, w której uczestniczymy, jest niezwykle trafny, bo pokazuje rzeczywiście te problemy, te wyzwania, które przed nami w tej chwili stoją. Chciałbym podziękować panu premierowi Błaszczakowi musiał rzeczywiście pojechać, bo wiele spraw na jego głowie, ale dzisiaj, kiedy trwa wojna za naszą wschodnią granicą, kiedy właściwie jest wiele niebezpieczeństw, tych militarnych, zagrażających bezpośrednio bezpieczeństwu naszego kraju, te działania, które podejmują, są absolutnie priorytetowe i są w tej chwili najważniejsze. I mówię to. Też jako przedstawiciel tej wschodniej części naszego kraju, tej najbardziej zagrożonej dzisiaj w związku z agresywną polityką Rosji. Mówię też to jako człowiek związany politycznie z województwem podlaskim z Podlasiem, które jest tą częścią naszego kraju wciśniętą pomiędzy. Białoruś a Rosję, dwa agresywne dzisiaj kraje, chociaż oczywiście Białoruś to bardziej marionetka w rękach Putina, jej prezydent to marionetka w rękach Putina, ale dzisiaj te dwa agresywne kraje Rosja i Białoruś czyhają u naszych granic na nasze bezpieczeństwo. Dlatego tak cieszą te decyzje, które już zostały podjęte, odtwarzania jednostek wojskowych na terenie Podlasia, Kolno, Grajewo, w siemiatycze wkrótce kolejne decyzje w tym zakresie. Jest też obecny tutaj z nami pan minister Michał Wiśniewski, wiceminister obrony narodowej, który jest stamtąd, jest z Podlasia i jest właśnie po to w Ministerstwie Obrony Narodowej, żeby dbać szczególnie o bezpieczeństwo tej strategicznej części naszego kraju, tej części naszego kraju, która wymaga dzisiaj szczególnego zainteresowania polskich władz i szczególnej troski o bezpieczeństwo. Bo przecież wszyscy wiemy, jakie plany, jak agresywne plany mają nasi sąsiedzi ze wschodu, no i w przypadku Rosji również z północy. Ale w, tak jak tutaj wielokrotnie było podkreślane, bezpieczeństwo nie jedno ma imię. Pan premier Błaszczak mówił o tym, zresztą mój przedmówca pan Szczepan Wójcik również to podkreślał, że aby Polska mogła się rozwijać, bogacić, aby Polacy mogli żyć na coraz lepszym poziomie, a przecież tego wszyscy chcemy. Musi być krajem bezpiecznym. Dzisiaj to wydaje się oczywistością, wydaje się truizmem, czymś, co właściwie, czego właściwie nie trzeba być może mówić. No, ci, którzy rozumieją tak naprawdę ten świat, w którym żyjemy, wiedzą to bardzo dobrze, ale pamiętam, kiedy w 2005 roku. Taką tezę sformułował tej pamięci prezydent Lech Kaczyński, to wtedy była, ta, była to jakaś taka ożywcza nowość. Była to e, taka prawda, która do wielu wcześniej nie docierała. Aby Polska mogła się rozwijać, musi być bezpieczna. I e, bezpieczna w tych wszystkich wymiarach, a szczególnie tych trzech podstawowych wymiarach, o których e, dzisiaj tutaj dyskutujemy militarnym, żywnościowym i e, energetycznym. W, e, jak było to prorocze wtedy twierdzenie w e, w tym zakresie bezpieczeństwa energetycznego to chyba nie trzeba dzisiaj przekonywać. My jesteśmy w trakcie, chociaż te największe zagrożenia minęły w tej chwili, możemy powiedzieć, że udało nam się w ten kryzys, wielki kryzys energetyczny, który spadł na Europę, spadł na świat w związku z agresywną polityką Rosji z odcięciem dostaw surowców energetycznych z Rosji, ale również z tym co dalej jest zagrożeniem czyli polityką klimatyczną Unii Europejskiej w to że przeszliśmy przez ten okres kryzysu najcięższy okres kryzysu suchą stopą to właśnie była jest skutkiem Trafnie sformułowanej wówczas diagnozy prezydenta Racha Kaczyńskiego i działań, które podjęliśmy, aby tą diagnozę obrócić w rzeczywistość. Bo przecież dzięki temu, że już wtedy, w 2005, 2006, 2007 roku podjęliśmy działania zmierzające do tego, aby uniezależnić się od dostaw surowców energetycznych z Rosji, to dało nam, w ostatnim czasie tą niezależność, której tak bardzo brakowało i brakuje wielu krajom europejskim, które no, nie miały tego szczęścia do tego, kto być może by im tą prawdę powiedział, albo nie miały tej mądrości, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo. My budując najpierw gazoport w Fineusi podejmując tą decyzję jeszcze w 2000. W 2006 roku, a w 2007, można powiedzieć rzutem na taśmę, kiedy rząd pana premiera Jarosława Kaczyńskiego przeznaczył miliard złoty, pierwszy miliard złoty na realizację tej inwestycji, udało nam się spowodować, że mimo niechęci naszych następców z Platformy Obywatelskiej PSL-u ta inwestycja była realizowana i dzisiaj jest ważnym elementem naszego bezpieczeństwa energetycznego. To samo dotyczyło Baltic Pipe, dzisiaj strategicznego gazociągu który zapewnia nam razem z gazoportem bezpieczeństwo gazowe. Już, te, już wtedy mieliśmy plany realizacji tej inwestycji, plany, które zostały zarzucone przez rząd PO-PSL, który kierował się filozofią, że nic nie trzeba zmieniać, że wszystko jest dobrze, że Rosja jest naszym strategicznym partnerem, który będzie zapewniał nasze polskie bezpieczeństwo. Dzisiaj widzimy, jak bardzo ślepa to była uliczka, jak bardzo groźna to była polityka, groźna dla bezpieczeństwa Polski. To przecież nikt inny, jak Donald Tusk mówił wówczas, że Baltic Pipe nie jest nam potrzebny, bo mamy przecież kontrakty gazowe z Rosją, a ówczesny wicepremier Waldemar Pawlak już znacznie później, kiedy agresywna polityka Rosji była tak bardzo widoczna już i tak bardzo zagrażająca naszemu bezpieczeństwu zadawał retoryczne pytanie w czym gorszy jest gaz rosyjski od tego z innych kierunków, pytał, czy pali się gorzej w kuchenkach. Tacy ludzie decydowali o bezpieczeństwie Polski i nie mam żadnej wątpliwości, że gdyby po roku 2015 dalej decydowali o bezpieczeństwie Polski, to dzisiaj bylibyśmy krajem dalece niebezpiecznym krajem, w którego bezpieczeństwo byłoby dalece zagrożone, który nie byłby w stanie dzisiaj zapewnić sobie odpowiedniej ilości energii. Ten czarny scenariusz, który widzieliśmy przed chwilą na filmie w braku energii byłby zrealizowany. Byłby zrealizowany, bo nie mielibyśmy dzisiaj gazu odciętego przez Rosjan. Pamiętam, jak przez wiele dziesięcioleci Polacy, dziesięcioleci Polacy żyli w takim strachu przed zakręceniem przez Rosjan kurka z gazem. Dzisiaj ten strach już nam nie towarzyszy. Dzisiaj nie musimy się tego obawiać. Nie mielibyśmy ropy naftowej, a tym samym benzyny na stacjach benzynowych, bo przypomnę, że. Jeszcze niewiele lat temu, roku 2015, ponad 90% produktów naftowych, ropy naftowej w Polsce pochodziło z Rosji. A i również około 90% importu gazu, nie licząc tego polskiego wydobycia, około 90% importu gazu również pochodziło z Rosji. W ciągu bardzo niewielu lat udało nam się tą fatalną tendencję odwrócić. Udało nam się zapewnić dzisiaj Polsce bezpieczeństwo surowcu, surowcowe, bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych. Udało nam się również ocalić polskie górnictwo, co jest również dzisiaj podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego, bo przecież bez polskich kopalń, bez polskiego górnictwa nie moglibyśmy dzisiaj również wytwarzać energii, ale o tym powiem jeszcze szerzej, szerzej za chwilę. Szanowni Państwo, Dlatego musimy myśleć o tym, jak to bezpieczeństwo budować nie tylko teraz w okresie kryzysu, ale również w tych latach, które przed nami, biorąc również pod uwagę tą rzeczywistość, w której się znajdujemy, będąc członkiem Unii Europejskiej, w, mając do czynienia z bardzo mocnym naciskiem, bardzo w, no, można wręcz powiedzieć szantażem, jakim jest polityka klimatyczna. Unii Europejskiej. Polityka, która dzisiaj powoduje, że Polska, mając możliwość produkcji energii z najtańszego surowca, jakim jest węgiel, jest, produkuje tą energię bardzo drogo, ale nie dlatego, że surowiec jest drogi albo nasza siła robocza jest droga albo nie potrafimy tego robić technologicznie tak, aby osiągać pożądany efekt, ale dlatego, że jesteśmy obciążani dzisiaj ogromnymi opłatami, ogromnym podatkiem. Europejskim, jakim są opłaty emisyjne za emisję CO2, które już dzisiaj stanowią bardzo znaczącą część kosztów wytwarzania energii w Polsce. Nawet 70% kosztów wytworzenia energii w Polsce to są podatki unijne, a w ostatecznym rachunku, który trafia do każdego z nas, do każdego z nas, kto korzysta z energii elektrycznej, ale również do firm, do wielkich zakładów to w, jest to około między 30 a 40% rachunek wyższy właśnie przez te opłaty, które narzuca nam Unia Europejska. To zmusza nas do szukania innych rozwiązań, zmusza nas do zbudowania w takiego scenariusza transformacji naszej energetyki, tak abyśmy, można powiedzieć, wywinęli się z tej wielkiej pułapki, na którą na Polskę nastawiła, zastawiła Bruksela, w, zastawiły instytucje europejskie. Wielkiej pułapki, która ma spowodować, że Polska, która mogłaby produkować, jak mówię, i dysponować tanią energią, dzisiaj jest właśnie tymi opłatami obłożona, a tym samym jest krajem, którego gospodarka ma zostać zduszona. Ma, gospodarka ma być niekonkurencyjna, Polska ma być zahamowana w swojej drodze rozwoju, Polska ma mieć postawioną barierę przed tym, co jest, z czego jesteśmy dumni, że udaje nam się tak skutecznie dzisiaj gonić te najbliżej rozwinięte kraje europejskie. Im się to nie podoba. Oni chcieliby nas w tym pędzie, w tym marszu zahamować i dlatego również tak bardzo mocno. To, to nasze bezpieczeństwo energetyczne jest atakowane. Tak, bo jest atakowane. I tutaj to są bardzo prawdziwe słowa, które padły tutaj przed chwilą. Oprócz naszego potencjału militarnego, oprócz naszego bezpieczeństwa żywnościowego, nasze bezpieczeństwo energetyczne jest poddawane bardzo silnemu atakowi, który ma spowodować, że Polska będzie krajem uzależnionym energetycznie od innych, krajem, który będzie musiał korzystać z energii drogiej, a tym samym nie będziemy mogli skutecznie nawiązać tego wielkiego wyścigu z najbogatszymi krajami Europy, co nam się w ostatnich kilku latach znakomicie udaje. Szanowni Państwo, dlatego musimy znaleźć swoją drogę i zespół Ministerstwa Aktywów Państwowych opracował cały plan transformacji energetycznej, ale taki plan transformacji energetycznej, który jest zgodny z naszymi możliwościami, z naszymi oczekiwaniami, z naszymi potrzebami, a nie jest podyktowany ideologią, nie jest podyktowany pewnymi, no, można powiedzieć, księżycowymi oczekiwaniami tych, którzy chcieliby tą transformację energetyczną przeprowadzić w sposób szybki, w sposób można powiedzieć rewolucyjny, a Rewolucji to my się chcielibyśmy trzymać jak najdalej, bo zawsze te rewolucje w Europie, z których doświadczaliśmy jako Europejczycy przez ostatnie 200 lat nie przynosiły niczego dobrego. Zawsze przynosiły nędzę, przenosiły terror, e, przenosiły ograniczenie praw człowieka przynosiły zło po prostu, przynosiły zło, ideologie przynosiły zło, i taką, takie zło jestem absolutnie o tym przekonany. Niesie za sobą również ta zielona ideologia, która nie ma nic wspólnego z dbałością o planetę, o klimat, o człowieka, a ma właśnie zupełnie inne, zupełnie inne cele. Więc będziemy szli drogą transformacji, ale według swojego modelu. A ten model opiera się na trzech filarach. To jest takie, można powiedzieć, to już modne, żeby mówić o trzech filarach, bo mówimy o trzech filarach bezpieczeństwa energetycznego. Przed chwilą mówiliśmy również, słuchaliśmy również o trzech filarach bezpieczeństwa żywnościowego. Pan premier Błaszczak mówił o swoich trzech filarach, i ja też chcę powiedzieć o swoich trzech filarach bezpieczeństwa energetycznego, które te filary. Opierają się o trzy podstawowe zasady, czyli po pierwsze sprawiedliwa transformacja energetyczna w, transformacja energetyczna w, dla polskich potrzeb. Po drugie obrona polskiego węgla do czasu, kiedy uda, nie uda nam się stworzyć alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. I po trzecie, Cały system osłon, który ma chronić Polaków przed skutkami wzrostu cen energii do czasu, aż będziemy w stanie zapewnić Polsce odpowiednią, odpowiednią ilość taniej energii. Pierwszy z tych filarów transformacja energetyczna na polskie potrzeby opiera się o dwa z kolei zasadnicze segmenty, czyli po pierwsze, odnawialne źródła. Energii, energia wiatrowa, przede wszystkim energia wiatrowa, przede wszystkim ta realizowana na w Bałtyku, bo ona daje największe możliwości pozyskania energii w tak zwany offshore. W energia słoneczna energia ta rozproszona którą możemy pozyskiwać każdy z nas korzystając z takich źródeł jak pompy ciepła jak panele fotowoltaiczne wsparcie państwa dla tych którzy chcą w ten sposób inwestować w swoje źródła energii w swoich domach wreszcie Geotermia też trzeba o tym powiedzieć, coś, o czym może się mało mówi, ale co jest wielką również szansą dla Polski, bo mniej więcej połowa terytorium Polski ma sprzyjające warunki do tego, żeby również tej energii z głębi ziemia, ziemi używać, pozyskiwać i używać dla naszych, dla naszych celów. I drugi segment. Można powiedzieć zasadniczy segment naszej transformacji energetycznej, energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa, która jest dzisiaj pewna, jest tania, jest czysta i przede wszystkim stabilizować będzie nasz system energetyczny. Energetyka ta oparta o odnawialne źródła energii jest, można powiedzieć, kapryśna, jest uzależniona od warunków atmosferycznych, od słońca. W energetyka jądrowa jest taką energetyką, która da stabilizację polskiemu systemowi energetycznemu, i tutaj udało nam się w krótkim czasie, w kilku ostatnich lat, nadrobić wielkie zaległości dziesięcioleci, można powiedzieć, po 89 roku, a właściwie jeszcze dłużej, bo przecież pierwsze plany budowy elektrowni jądrowych w Polsce to były jeszcze czasy komunizmu potem zarzucone po 89 roku, odgrzane przez rząd, znowu przez rząd prawa i sprawiedliwości w 2006-2007 roku, kiedy zapadła decyzja o budowie, o powrocie do polskiego programu energetyki jądrowej, o budowie elektrowni jądrowej w Polsce. I tak jak wszystko za rządów naszych następców, a w tej chwili poprzedników, czyli zarządów koalicji PO-PSL, było to realizowane w ten sposób, żeby niczego nie zrealizować. Tak, żeby pozorować tylko działania. Jedyne co udało się wtedy zrobić, to powołać spółkę, mianować na jej czele kolegę Donalda Tuska prezesem, dać mu ogromną pensję i nic nie zrobić. Tak wyglądała filozofia rządu naszych poprzedników. Kiedy w 2015 roku prawo i sprawiedliwość wróciło do władzy, okazało się, że musimy zaczynać praktycznie od, od zera. I w, zaczęliśmy od zera i udało nam się dzisiaj już być w tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli mieć plany już wdrożone w życie budowy dwóch elektrowni jądrowych w programie rządowym, realizowanym bezpośrednio przez polskie, polskie państwo, ale również. W, we współpracy z zagranicznymi, w strategicznymi partnerami. W przypadku pierwszej elektrowni jest to amerykańska firma Westinghouse, w przypadku drugiej ten wybór jeszcze jest przed nami, ale udało nam się również uzupełnić ten program, państwowy program jądrowy, projektem biznesowym realizowanym przez polskie firmy, w tym polską grupę energetyczną, największą polską firmę, spółkę energetyczną, państwową spółkę energetyczną we współpracy z prywatną spółką ZEPAK i wielką, wielkim koreańskim, północno-koreańskim koncernem. KHNP, kolejnej trzeciej elektrowni atomowej w Polsce. Można powiedzieć znowu, tak jak przy zbrojeniach, tak jak przy naszej obronności, tej militarnej, tymi strategicznymi partnerami są dla nas Stany Zjednoczone i Korea Południowa. Tak to również wygląda tutaj w przypadku energetyki jądrowej, zupełnie fundamentalnej dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. I do, chcemy uzupełnić. Ten program jądrowy nowymi technologiami tak zwanymi mały, SMR-ami, małymi. W małymi reaktorami jądrowymi, które dzisiaj są nadzieją na to, aby rzeczywiście rozproszyć tą energetykę, uczynić ją jeszcze bardziej elastyczną, jeszcze bardziej bezpieczną, jeszcze bardziej zbliżoną do człowieka, ale również dającą możliwości pozyskiwania nie tylko taniego prądu, ale również taniego ciepła. To jest również niezwykle ważne dla Polaków, dla polskich rodzin. Tutaj został zapowiedziany przez ojca dyrektora pan prezes Daniel Obajtek. On jest w tej chwili można powiedzieć, liderem w Polsce wraz ze swoimi partnerami zagranicznymi wprowadzania tej technologii. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych kilku lat będziemy mogli również uzyskać tanią energię, tanią i bezpieczną energię, jednocześnie czystą, nieobłożoną tymi opłatami energię jądrową, która oczywiście również jest atakowana. Atakowana jest przez fanatyków, którzy chcieliby wytwarzać energię w Europie chyba z niczego. Miałem okazję w, jeszcze przed, tuż przed agresją w Rosji na Ukrainę rozmawiać z jednym z ważnych polityków niemieckich, który mnie przekonywał, że należy szybko w Europie odejść od pozyskiwania energii z węgla, z gazu i z atomu. Ja zadałem mu pytanie, z czego on chce w takim razie tę energię wytwarzać. No, tutaj była jakaś pokrętna opowieść o odnawialnych źródłach energii i nowych technologiach, które już niedługo ponoć będą dostępne i dadzą Europie możliwość wytwarzania. Energii. Do czego prowadzi taka polityka? Właśnie można widzieć, patrzeć dzisiaj, jak to wygląda w Niemczech. Niemczech, które, które znaczną część swojej energii pozyskiwały z energetyki jądrowej, ale właśnie w ramach tej ideologicznej walki z energetyką jądrową wyłączyli swoje elektrownie jądrowe, a tym samym głosząc hasła czystej energii musieli zwiększyć energię, produkcję energii z węgla, w tym z węgla brunatnego, nie tylko z kamiennego, a część energii sprowadzać z Francji, gdzie wytwarzana jest w tamtejszych elektrowniach jądrowych. No. Każdy, kto tego słucha, wie, że to jest absurd, ale właśnie dzisiaj z takimi absurdami europejskimi musimy się my, Polacy, stykać i musimy z nimi walczyć, i musimy próbować w tym szaleństwie zachować nasz polski interes i zachować przede wszystkim zdrowy rozsądek. Drugi, ten filar, o którym wspomniałem, to obrona polskiego węgla jako gwaranta polskiego bezpieczeństwa energetycznego do czasu zrealizowania tych zamierzeń, o których mówiłem przed chwilą. Dlatego tak bardzo mocno sprzeciwiamy się wszelkim zamachom na polski węgiel. Takim zamachem była chociażby tak zwana dyrektywa metanowa, która, w, w, którą próbowano w bardzo szybkim tempie przeprowadzić przez instytucje europejskie, która w kształcie zaproponowanym przez brukselskich biurokratów de facto oznaczałaby szybkie wyłączenie większości polskich kopalń, a tym samym pozbawienie polskiej energetyki w możliwości korzystania z tego naszego krajowego surowca, który mamy przecież tutaj w Polsce i który nie tylko jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego, ale również jest dzisiaj podstawą utrzymania Wielu polskich rodzin, bo przecież dzisiaj tak gwałtowne zamknięcie tej gałęzi przemysłu oznaczałoby katastrofę dla tych, którzy są zatrudnieni, którzy są zatrudnieni w firmach kooperujących. Dla ich rodzin to byłyby setki tysięcy, jeśli nie miliony osób, które w bardzo znaczący sposób odczułyby ekonomicznie odczułyby to, taką nieodpowiedzialną decyzję. Udało się dzięki bardzo ciężkiej pracy polskich eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim, ale również tutaj w Polsce, w rządu naszych partnerów społecznych, ze związków zawodowych, przede wszystkim ze Związku Zawodowego Solidarność, udało się doprowadzić, wymusić takie zmiany, które są dla nas, można powiedzieć, bezpieczne, czy pozwalają funkcjonować polskim kopalniom. Ale jestem przekonany, że gdyby w Polsce był inny rząd, to już dzisiaj mielibyśmy właśnie taką sytuację, że za chwilę musielibyśmy zamykać polskie kopalnie, bo tak sobie po prostu życzy Bruksela, a przecież wiemy, że w Polsce są politycy, którzy chęć przypodobania się Brukseli, chęć przypodobania się Berlinowi, chęć przypodobania się elitom europejskim stawiają ponad polski interes. Na szczęście my myślimy inaczej. My myślimy po polsku, myślimy polskim interesem i będziemy tak zawsze myśleć i będziemy zawsze bronić polskiej niezależności energetycznej. Takim atakiem, Szanowni Państwo, jest oczywiście sprawa również elektrowni w Turowie, to jest można powiedzieć jak w Soczewce, pokazuje jakim, jakiemu brutalnemu atakowi jest polskie, polskie bezpieczeństwo energetyczne dzisiaj poddawane. Ta jedna kopalnia, ta jedna elektrownia znajdująca się w południowej zachodnim zakątku Polski, otoczona, można powiedzieć, kopalniami niemieckimi i czeskimi, bo łącznie 9 kopalni i 9 elektrowni funkcjonuje po czeskiej i po niemieckiej stronie granicy, ale to tylko Turów jest tak atakowany mocno, a żadna z tych innych kopalni tak atakowana nie jest. Chodzi właśnie o to, żeby podciąć poprzez uderzenie w Turów, podciąć tą naszą możliwość zapewnienia sobie odpowiedniej ilości energii, a przypomnę, że 8% energii w Polsce pochodzi właśnie z elektrowni, w Turowie. No, ktoś może powie 8%, to jest tylko 8%, nie szanowni państwo, to jest aż 8%, bo nie bardzo wiadomo skąd mielibyśmy sobie tą dodatkową energię zapewnić, już pomijając wielkie skutki społeczne, jakie dla szczególnie regionu dolnośląskiego Miałaby taka nieodpowiedzialna decyzja. Miałoby to, gdyby, gdybyśmy posłuchali polityków opozycji Hołowni Trzaskowskiego, którzy mówili nam, że trzeba zamknąć turów, kiedy w, w, w zapadł taki wyrok Europejskiego Trybunału, a w tej chwili również niestety Polskiego Sądu Administracyjnego, co zresztą otwiera pewnie na nowo i musi otworzyć dyskusję o jakości polskiego sądownictwa. Będziemy bronić węgla. Mamy w tej chwili. Dobre porozumienie. Z, z naszymi partnerami społecznymi. Mamy umowę społeczną, która gwarantuje, że do 2049 roku będziemy w Polsce wydobywać węgiel, będziemy zapewniać tym samym bezpieczeństwo energetyczne i możliwość pracy polskich elektrowni, które będą mogły wytworzyć odpowiednią ilość prądu. Tworzymy Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli strategiczną polską firmę, która skupi wszystkie elektrownie węglowe w jednym miejscu, w, da możliwość takiego, Całościowego zarządzania energetyką węglową w Polsce, inwestycji utrzymaniowych, bo trzeba przecież utrzymać zdolność produkcyjną energii do czasu, dopóki, jak powiedziałem, nie, będziemy, nie uzyskamy naszej polskiej zdolności do pozyskiwania taniej energii z innych źródeł. I wreszcie ostatnia część tego wielkiego planu. Ochrona Polaków przed skutkami wzrostu cen energii. To jest dzisiaj wielkie wyzwanie, którego się podjęliśmy, które jest niezwykle kosztowne, które wymaga wielkiego wysiłku od całego państwa, od budżetu państwa, ale również spółek energetycznych, które dzisiaj dużą część swoich zysków przeznaczają na wyrównanie. W różnic pomiędzy tą ceną energii, którą gwarantujemy ustawowo Polakom, a, rzeczywistych rynko, a rzeczywistymi rynkowymi cenami energii. Ale to wyzwanie jest konieczne, ponieważ my jesteśmy rządem, który wziął sobie za cel obronę Polaków przed skutkami tych wielkich kryzysów, które szaleją wokół, wokół nas. Mogliśmy obserwować wszyscy na ekranach telewizorów, jak wielkie protesty społeczne w części krajów europejskich przynosiły gwałtowne wzrosty cen energii, jak w wielu krajach energia staje się, w, można powiedzieć, luksusowym towarem czymś, dla co ty, tych mniej zamożnych ludzi nie stać. My mówimy dzisiaj Polakom, będziemy tak, jak gwarantujemy w tym roku, tak będziemy również w następnych latach gwarantować, że te ceny energii nie będą rosły właśnie w ten sposób, aby Polakom uniemożliwić z ich korzystania. Wprowadziliśmy, wprowadziliśmy gwarantowane ustawowe ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, również dla małych, średnich przedsiębiorstw, dla instytucji wrażliwych, samorządowych, to również dotyczy cen gazu, które są gwarantowane na poziomie, no można powiedzieć, przedwojennym, mimo wielkich wzrostów cen gazu na rynkach światowych, trzymamy tutaj mocno w, w ryzach. W te kwestie, które dla bardzo wielu polskich rodzin były przecież przedmiotem ogromnych zmartwień. Wszyscy pamiętamy, jak, jak bardzo baliśmy się, że te rachunki za prąd, za gaz będą tak wysokie, że nie będziemy w stanie ich regulować. One są dzisiaj na takim poziomie, jakim były przed, praktycznie przed kryzysem energetycznym. I zupełnie na koniec chcę powiedzieć o tym wielkim zagrożeniu, które dzisiaj przed Polską stoi. To jest ten wielki plan, który narodził się w głowach. W brukselskich biurokratów taką twarzą tych ludzi jest Franz Timmermans, to jest ten wielki plan Fit for 55, który no, ma nas po prostu cofnąć w rozwoju o kilkadziesiąt lat. Ma spowodować, że Polska, która się bardzo szybko w tej chwili rozwija i która ma szansę w ciągu najbliższych kilku lat rzeczywiście dogonić tych najbogatszych. No, to jest już zauważane na zachodzie. Może Państwo zauważyli tą wypowiedź przewodniczącego brytyjskiej partii Pracy, który załamywał ręce, że jak nic się nie nadzwyczajnego nie wydarzy, to za kilka lat przeciętna polska rodzina będzie żyła na takim poziomie, jak przeciętna angielska rodzina. No, jego to przeraża. No, nas to jakoś raczej chyba nie przeraża, tylko cieszy, że tak właśnie jest. Że, że te poziomy życia w Polsce i na zachodzie Europy się wyrównują i będą wyrównywać w przyszłości jeszcze szybciej. Ale oni chcą spowodować, żeby ten proces zatrzymać. Chcą spowodować, żeby przez narzucenie nam rozwiązań, które w, są dla nas nie do udźwignięcia, spowodować, że Polska, ten proces rozwoju Polski się zatrzyma, a w wielu przypadkach się cofnie. Ten plan zakłada obłożenie. W opłatami klimatycznymi, opłatami za emisję CO2, już nie tylko tak jak dzisiaj energetyki, ale również transportu czyli każdy, kto korzysta z samochodu spalinowego, będzie musiał płacić specjalny podatek, wysoki podatek również gospodarstw domowych czyli każdy, kto ma dom ogrzewany węglem czy gazem, będzie musiał płacić ogromne kwoty za emisję CO2. To są wielkie kwoty, które będą obciążały polskie rodziny. Analitycy banku PKO-SA zadali sobie trud wyliczenia jaki byłby koszt wprowadzenia tego pakietu w Polsce to są astronomiczne kwoty astronomiczna kwota ponad biliona 200 miliardów złotych która kosztowałaby nasz kraj ale w przełożeniu na każdego Polaka to byłoby 64 tysiące złotych, czyli taka przeciętna, wyobraźmy sobie przeciętną czteroosobową rodzinę, ćwierć miliarda, ćwierć miliona złotych w okresie do 2030 roku. Tyle musiałaby każda polska rodzina wydać, żeby sprostać tym pomysłom, które dzisiaj są suflowane w Brukseli, które chce nam się narzucić. I tutaj muszę bardzo wyraźnie powiedzieć też i zapowiedzieć, że będziemy korzystać z każdej możliwej Dostępnej nam drogi, żeby ten plan zniweczyć, żeby uchronić Polskę i Polaków przed tym, aby te szalone zupełnie pomysły zostały wprowadzone w życie i żeby nas zrujnowały. Zrujnowały polskie rodziny, zrujnowały Polskę, odebrały nam tą wielką szansę, przed którą stanęliśmy. Polska wielokrotnie w swojej historii miała szanse, które były niweczone przez obcych. Tak było w XVIII wieku, kiedy się szybko zaczęliśmy rozwijać, kiedy również przebudowywaliśmy. Nasz ustrój, kiedy przyjęliśmy konstytucję demokratyczną, konstytucję 3 maja, czym wyprzedziliśmy Europę, wtedy obcy nam te, te możliwości zabrali, wtedy odebrali nam możliwości rozwoju dalszego funkcjonowania poprzez rozbiory. Potem, kiedy Druga Rzeczpospolita narodziła się po I wojnie światowej, po okresie rozbiorów i stanęła na nogi, można powiedzieć, stawała na nogi w latach 30., wyszła z tych wielkich wyzwań, które. Stawiała przed Polską zjednoczenie państwa, kryzys, wielki kryzys światowy 1929 roku, kiedy Polska stawała na nogi. Agresja niemiecko-sowiecka znowu strąciła nas, można powiedzieć, z tej drogi, która dawała polskiemu społeczeństwu, polskiemu narodowi szansę na dobre życie, dobre, spokojne życie. Potem okres powojenny, gdzie wiele krajów zachodniej Europy korzystało z możliwości szybkiej odbudowy, z planu Marszala, z wielkich pieniędzy, które były przeznaczane, właśnie. Na odbudowę po II wojnie światowej Polska została strącona w otchłań komunizmu, znowu odebrano nam te prawa rozwojowe. I dzisiaj, kiedy wreszcie po raz kolejny można powiedzieć, Polska staje na nogi, kiedy po raz kolejny Polska ma szansę stać się krajem niezależnym, krajem silnym, będącym liderem naszego regionu, krajem, który zapewnia Polakom godne, Godne życie, które zapewnia nam bezpieczeństwo, zapewnia nam możliwość rozwoju. Po raz kolejny jest próba pozbawienia nas tej szansy, i na to po prostu nie możemy się zgodzić. I tu jest na pewno apel do wszystkich Polaków, żeby, żeby to dostrzegli, żeby to dostrzegli, również dla tych, którzy no, oglądają nieco inne media niż te, które dzisiaj relacjonują tę konferencję w takie media, które robią Polakom wodę z mózgu. Takie, które przedstawiają jakąś alternatywną wymyśloną rzeczywistość, które nasze starania o to, aby Polska mogła się rozwijać, przedstawiają jako walkę z demokracją, a rzeczywiste próby zamordowania naszej demokracji, i zamordowania naszych szans rozwojowych przedstawiania, są przedstawiane jako coś dla Polski dobrego, wręcz zbawiennego. Żebyśmy wszyscy przejrzeli na oczy i żebyśmy po raz kolejny nie pozwolili zmarnować naszej wielkiej polskiej szansy, jaką daje nam możliwość realizacji. Naszej drogi, naszej drogi zapewnienia nam bezpieczeństwa energetycznego, zapewnienia nam bezpieczeństwa militarnego, bo ono jest w tej chwili w obliczu wojny, która grozi nam przecież, bo dzieje się za naszymi bezpośrednio, za naszymi granicami całkowicie podstawowe dla naszej dalszej egzystencji jako państwa i narodu, i również dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego, bo bez odpowiedniej ilości żywności nie będziemy mogli również funkcjonować. Tych Filarów, można powiedzieć, fila i małych filarków bezpieczeństwa jest oczywiście znacznie więcej, bo przecież możemy, moglibyśmy mówić o bezpieczeństwie zdrowotnym, o możliwości zapewnienia sobie odpowiedniej opieki zdrowotnej, odpowiedniej produkcji leków. To też jest wielkie wyzwanie. My musimy dzisiaj odbudować Polskę w wielu obszarach, w wielu obszarach odbudować Polskę. Pan premier Błaszczak mówił o przemyśle zbrojeniowym, który musimy odbudować, bo nie możemy być tylko tymi, którzy kupują, a nic nie są w stanie wytworzyć w Polsce. Będziemy odbudowywać i odbudowujemy już ten przemysł zbrojeniowy. Mówił o marynarce wojennej. No, dosłownie kilkanaście dni temu e, uczestniczyłem w, w można powiedzieć, rozpoczęciu, zainicjowaniu odbudowy, ale właściwie można powiedzieć budowy na nowo stoczni wojennej w Gdyni, gdzie będą budowane okręty dla polskiej marynarki wojennej. Czyli wracamy można powiedzieć do tego, co było naszą chlubą w okresie międzywojennym, gdzie ta stocznia miała budować dla Polski okręty wojenne, co wojna przerwała. Chcemy odbudowywać polskie hutnictwo, bo przecież to jest również strategiczny, dzisiaj strategiczna gałąź gospodarki. Bez dostępu do odpowiedniej ilości stali nie będziemy w stanie się również rozwijać. I Przemysł rolno spożywczy, to o czym pan Szczepan Wójcik mówił przed chwilą, niezwykle ważne. Niezwykle ważne. Pewnie pan minister Telos już tutaj kiwa na mnie, że będzie o tym mówił pewnie bardziej szczegółowo, więc powiem tylko tyle, że mamy tutaj również już, tak już kończę, mamy tu już pewne sukcesy, ale mamy w zanadrzu, można powiedzieć, dużo większe sukcesy, które dadzą nam możliwość również wpływania na ten rynek, dania polskim rolnikom czy polskim plantatorom możliwości godnego sprzedawania sprzedawania swoich produktów i tworzenia tego pod czym się podpisuje całkowicie że Polska jako hub można powiedzieć żywnościowy Europy w, i, I również energetyka, no już kończąc zupełnie, to jest również to wielkie wyzwanie, gdzie musimy zbudować właściwie tą energetykę w tej chwili na nowo wobec tych wyzwań, które mamy. Mamy wielkie wyzwania, mamy wielkie szanse. Dobrze, że o nich tu rozmawiamy. Jeszcze raz dziękuję ojcom, ojcu dyrektorowi, ojcowi, ojcu rektorowi i wszystkim Państwu, którzy zorganizowaliście tę konferencję, że mamy szansę o tym rozmawiać, bo mam nadzieję, że ten nasz głos będzie słyszalny. I że da również nam polityczną szansę na to, żebyśmy te wielkie plany, które mamy, żebyśmy mogli je dobre, dla dobra Polski, dobry Polaków, dla dobra Polaków realizować.